Nie wiem. Skoro... Godzina 7 rano, robimy sobie śniadanie. Woda już się zagotowała. Eddie, widzę, że zupkę chińską sobie na śniadanie przygotowujesz. I kanapki. Zupkę chińską, kanapki, herbata. Kanapki z konserwy. Ty, ale nie masz wrażenia, że ta woda capi jak takie szambo? No coś tam nie. Ja chyba sobie zrobię herbatę z wody z butelki. Wziąłem sobie taką wodę. Chyba z tego się napiję. Śniadanie mamy w Komańczy. No, pogoda dzisiaj nas trochę nie rozpieszcza, bo pojawiły się jakieś chmury. Ale pewnie to przejdzie. Eddie mówił, że w nocy padało. Ja nie słyszałem. Eddie już zjadł, a ja mam dzisiaj na śniadanie rybka, chleb i herbata. Wczoraj oglądaliśmy tutaj film. Prawie pousypialiśmy na nim. Kierujemy się teraz do opuszczonej wsi w Bieszczadach o nazwie Krywe. Podobno zostało tam kilka dobrze zachowanych budynków. I spróbujemy odnaleźć też opuszczony most na rzece San. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ile jeszcze zachowało się historii. Teraz gdzie? Prawo, lewo, prosto? Kuźwa. Którędy teraz? No to właśnie mówię. Prawo, w lewo, albo widzę jeszcze prosto. Jest ścieżka jakaś. A w tamtym miejscu na pewno jest bagnisko, bo są wysuszone drzewa. To w tamtym kierunku nie możemy iść, bo się potopimy. Czyli? Ja już wpadłem w bagno w Bieszczadach 3 miesiące temu. W prawo? Idźmy w prawo. Miałem rację. Ścieżka prowadzi do wodopoju dzików i jeleni. No i niedźwiedzie też z niego piją. Kleść cię ugryz? Nie. Ale ścieżka. Gdyby nie traktor, to pewnie byśmy tędy nie przeszli. Zobacz, coś tam jest po lewej. Opuszczony jakiś budynek. W tym miejscu. Zobacz, Eddie, widzisz? Widzisz to miejsce? Na, widzisz na górce? Widzę. Kościół opuszczony. Tak. Jest. No jeszcze trochę drogi nas czeka. Kierujemy się na razie tą drogą. Dobra, jest jakiś drogowskaz. Ale chyba tutaj w lewo, tą pójdziemy, tą ścieżką. Czuć już powoli jesień w Bieszczadach. Mamy połowę września, liście zaczynają zmieniać kolory. Dojrzewa dzika róża, z której jest bardzo dobre wino. Dzika róża to jest ten czerwony owoc. Oprócz grających świerszczy i gdzieniegdzie ćwierkających ptaków nie ma tutaj żadnej cywilizacji, nie słychać nic. Ani żeby jakiś piesek sobie poszczekiwał, ani żeby jakiś samochód gdzieś tam przejechał w dolince. Nic nie słychać, ponieważ nic tu nie ma oprócz opuszczonej wsi, nie ma nawet dróg, tylko wydeptane ścieżki. Zobacz, Eddie, a tutaj musiała iść, tym zagłębieniem szła droga kiedyś. Bo rosną obok niej drzewa, niektóre owocowe są nawet. Sprowadzała do tej dolinki nad San. Włączyłem na chwilę telefon, żeby sprawdzić, czy jest zasięg i czy jest w ogóle internet w telefonie. I co ciekawe, jest. I to nawet... Mam H+, nie wiem, nie będzie tego widać.
A te drzewa, zobacz, jakie stare są. Ale zobacz, jakie grube mury były. No. Drzwi, portal został tylko. To chyba część umocnienia z tego portalu. Z okien. Albo z okien. No, być może z okien. Miejscami jeszcze tynk pozostał. Ale bardzo niewiele. Tak, zakrystia. Malutka. A widać wyraźnie, to wszystko z kamienia, prawdopodobnie wyciągniętego z sanu, z potoku. Widać, jaki to wszystko ma spłaszczony. Kamień łączony z drewnem. Nie, to, a nie, to jest drewno. Czekaj, to jest drewno, drewno, faktycznie. Drewno i to też będzie drewno? Tak. Nie, to jest skała. To jest skała, tylko zobacz, jak jest pofałdowana na wszystkie sposoby możliwe. Skała. To skała. Skała, a to? Skała. To też jest samo. Skała. Nie, to wszystko jest wygląda skała. Jak drewno. No, tylko bardzo zniszczona. Wygląda na to, że msze jeszcze się tutaj odbywają. Pięćset lat ma na pewno to drzewo. Założę się. Jak nic. Odnowione. Tak, tabliczki są nowe. Tutaj jest stary krzyż. No. No, nie ma już tabliczki z nazwiskiem? Czyj to grób? Nie ma. Nie ma tabliczki, nie widać. Musiało odpaść. Nie wiadomo, kto jest tutaj pochowany. Również czas zatarł szybko. Brak daty, faktycznie. Ale jakby krzyż odmalowany. Tak, krzyż na czarno. Zabezpieczony przed korozją. Chodź tu, zobaczmy. Panowie mówili, że cmentarz był dużo większy, że sięgał poza tamte drzewa. Poza te drzewa sięgał? Tak. A to miejscowi? Ci, co tu byli. Więc właśnie mówi, że cmentarz był dużo większy. To są pozostałości. Świeży grób, 2015. Ale katolicy. Ciekawe. Tak, ciekawe, dlaczego w tym miejscu akurat ją pochowali. Może chciała. Zobacz, Edi, tutaj nawet jest grób. Też ślady zatarte przez czas. Naturę. Krzyż ułamany. O, są z tyłu jakieś napisy. Może uda się rozszyfrować. Widzę data 1010 i dalej nieczytelne. Tu jest jakiś napis. I pod spodem rysunek. Nawet na drzewie są tabliczki, ale też świeże. Ale zobacz, Edi, wygląda jakby ten kościół był odnawiany kilkukrotnie. Portale. Po oknach. Portale są z czerwonej cegły. Między portalami ciemne, to jest chyba pierwotny stan. No i nad portalami trochę innego koloru, także kamienie ułożone i to też chyba było odnowione.
Podejrzewam, że nie tak dawno nie było w ogóle tych portali okiennych. Mogło być tak. Tylko były ścięte tak. Trzy wieżyczki. To, co na ciemno widać. Liczące 500 lat kamyczki wyciągnięte z potoku. Zobacz, Edi. Tu jest wyraźnie ścieżka wydrążona przez dziki. Tak. Rozchodzi się na dwie części, omija ten krzak. Ale dlaczego taka ścieżka? Bo tu są jabłka dzikie. Pozostałość po opuszczonej wsi krywe, jabłonka. Przychodzą jeść jabłka. Dobre te jabłka są? Próbowałeś? Właśnie nie jeszcze. Dobre? Dobre, słodkie. Słodkie mówisz? Mhm. Właśnie spojrzałem na mapę i zorientowałem się, że całe te tereny to jest bagno, ujście rzeki Krywe. Bóbr! Kaczka. Co oni robią? Zbierają chyba zioła. Ale aż tutaj by przyjechali pod opuszczoną cerkiew, tyle kilometrów. Chyba, że to jacyś zielarze. Przed nami nic, tylko lasy, łąki, góry, Bieszczady i osa do piwa przyleciała. Zostanie w poło, a nie piwo. Za chwilę się zwijamy do samochodu. Zostawiliśmy go w lesie na dziko. I przed nami podróż 4 do 5 godzin. Chwila przerwy na odpoczynek pod opuszczoną cerkwią. I ruszamy w trask.